Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No i potwierdziły się wczorajsze przypuszczenia, ponieważ dzisiaj, to jest 10 grudnia 2024 roku, do Euro Truck Simulator 2 została oficjalnie dodana nova ciężarówka, a jest to Iveco S-Way. Także jeśli ktoś bardzo czekał na ten model, czy po prostu jakąkolwiek nową ciężarówkę w ETS-ie, no to może już z niej skorzystać. Wystarczy, że teraz zaktualizujecie grę o nową mini aktualizację do wersji 1.53, jak i również upewnicie się, że ten dodatek Iveco S-Way, jak każda inna ciężarówka, ta również występuje jako darmowy dodatek przy ETS-ie. Upewnijcie się, że jest po prostu uruchomiona, że jest tutaj wszystko odpowiednio włączone. Zobaczcie tam sobie w ustawieniach, w razie W w opisie znajdziecie link do strony tej ciężarówki. Jakbyście jej nie widzieli w grze, spróbujcie zrestartować Steama, może nawet kilka razy i może za którymś razem automatycznie to się uruchomi. A jak wszystko jest ok, no to cóż, możecie wchodzić do gry, iść do najbliższego dealera Iveco, no i zakupić tą ciężarówkę, a następnie śmigać. Czy to na przykład po nowych terenach Grecji, czy może bardziej po rodzinnych terenach Iveco, a więc gdzieś tam po jakichś włoskich drogach można sobie porobić trasy, to już od was zależy. Natomiast co takiego oferuje to Iveco, co takiego można więcej powiedzieć na temat tej ciężarówki, oprócz tego, że po prostu jest. Tutaj przytoczę wam informacje od SCS-u. Ta najnowocześniejsza ciężarówka wyznacza nowe standardy w zakresie oszczędności paliwa i projektowania zorientowanego na kierowcę. Dostępny w konfiguracji Arctic, flagowy model do transportu długodystansowego posiada największą kabinę Active Sleeper, zapewniającą maksymalny komfort. Pod maską Iveco S-Way oferuje trzy opcje silnika: 460 koni mechanicznych, 500 i 580 koni. Obecnie gracze mogą wybrać podwozie 4x2, a opcja podwozia 6x2 pojawi się w przyszłej aktualizacji. Ciężarówka jest standardowo wyposażona w zaawansowane cyfrowe lusterka z tradycyjnymi lusterkami dostępnymi jako alternatywa i cyfrowy interfejs HMI, Human Machine Interface. Personalizacja to miejsce, w którym Iveco S-Way naprawdę błyszczy. Dostępny jest w 22 wstępnie skonfigurowanych kolorach fabrycznych, w tym charakterystycznym kolorze Green Metallic. Wnętrze oferuje trzy opcje wykończenia. Standardową, opcjonalną z chromowanymi akcentami oraz topową z elementami wykończenia z włókna węglowego i włoską flagą. Możesz jeszcze bardziej spersonalizować swoją jazdę za pomocą szeregu akcesoriów, w szczególności wielu opcji zbiornika paliwa i przedniego grilla. I to tyle od SCS-u, a więc jak słyszycie, trochę jest opcji konfiguracji, ale jest też pewne, ale są pewne brakujące elementy, które no w niedalekiej przyszłości, według tutaj zapowiedzi, mają zostać, bo ja za jakiś czas, no tam po prostu dodane do gry, między innymi jak chociażby podwozie, bo na ten moment dostępne jest tylko 4x2, a 6x2 ma się pojawić w przyszłości. Również mamy na ten moment dostępną tylko jedną wersję kabiny, jest to Active Sleeper, jest to największy wariant, ale możliwe, że w przyszłości też pojawią się mniejsze opcje kabiny. W przypadku silników najsłabsza jednostka ma 460 koni, pośrednia, średnia ma 500, a najmocniejsza ma 580 koni. Mamy tutaj możliwość zamontowania sobie standardowych lusterek bądź też kamerek. Do tego mamy tu cyfrowy wyświetlacz i dosyć duży i fajny nawet GPS, który wyróżnia się w odróżnieniu od konkurencji. Co do kosmetyki, no to jak tutaj wspomnieli, trochę jest tych elementów, szczególnie jeśli chodzi o przód, o konfigurację grilla, którego no tutaj no jest trochę do wyboru, a w grze nawet fajnie wygląda ten grill, bo coś chyba za nim jest, to będzie trzeba zobaczyć sobie na jakimś gameplayu. Do tego dużo mamy malowań, zwłaszcza jeśli chodzi o kolory typu metallic, no ale nic dziwnego, tutaj nawet na streamie chwalili się, że oni lubią metallic, w sensie ci goście od Iveco. Plus, no co by nie mówić, Metallic bardzo ładnie siedzi na tym Iveco, szczególnie ten ich specjalny, czy ten główny kolor, a więc Green Metallic. Jeśli chodzi o wnętrze, mamy tutaj trzy opcje, standardową, opcjonalną z chromowanymi elementami i też bardzo fajną, wyróżniającą się z elementami, czy wykończeniami z włókna węglowego, która ta wersja na prezentacji no, wyglądała i prezentowała się naprawdę bardzo dobrze. Do tego kilka innych upiększeń wewnątrz, jak i na zewnątrz ciężarówki. Fajna też opcja i wiele tutaj możliwości zamontowania sobie różnych konfiguracji, jeśli chodzi o zbiorniki paliwa.
No i cóż, no można tutaj co nieco skonfigurować sobie tą ciężarówkę pod siebie, no ale jednak jest kilka braków, które możliwe, że za jakiś czas zostaną uzupełnione. No to jest coś za coś. Oni tą ciężarówkę jednak zrobili w pół roku. Tutaj właśnie taka ciekawostka, że cały ten proces trwał około pół roku. Nad tą ciężarówką pracowało podobno dużo osób, łączna liczba 10, a zazwyczaj jest ich znacznie mniej, także trochę szybko robili tą ciężarówkę. Szybko się dogadali, jak pamiętacie, bo to kilka miesięcy temu dostaliśmy takie mini potwierdzenie. No a dzisiaj została oficjalnie wydana. No jednak pojawiły się tu pewne braki, będą one uzupełnione, no ale chcieli jednak wyrobić ją w tym roku. Miał być to taki przedświąteczny czy świąteczny po prostu prezent. Udało się pod tym względem. Na pewno ich jednak, co by nie mówić, jest tu większa zawartość niż chociażby w przypadku T680 nowej generacji, czy to, co jest na razie jeszcze z elektrykami, które no nawet są, można powiedzieć, jako demówki po prostu. Także nie jest aż tak źle. No i cóż, po prostu na pewno trzeba samemu wypróbować tą ciężarówkę, żeby ją ocenić. Może, że sam to za jakiś czas przygotuję w jakimś gameplayu. I cóż, to tyle. Także możecie już pobierać nowszą wersję gry i udać się do dealera, który tutaj jeszcze zaznaczę. Dostał trochę odświeżony wygląd, szczególnie nowe logo się wyróżnia. No i tam u dealera zobaczycie tylko S-Way. Stare modele zostały wyrzucone do używanych ciężarówek. No i potem możecie sobie śmigać po swoich wirtualnych trasach. Natomiast jeśli interesuje was kwestia, co dalej, a co z Volvo, z Mercedesem, no tutaj konkretów brak, ale jednak na koniec dzisiejszego streama zapowiedziano, że w przyszłym tygodniu mają odbyć się kolejne specjalne streamy. A więc tutaj liczba mnoga, co sugeruje, że oprócz prawdopodobnego świątecznego streama, możliwe, że będzie jeszcze coś specjalnego, może też jakaś duża premiera, może to będzie właśnie Volvo, a może Merc. Oby, no bo nie wiem w sumie, co mogłoby być tutaj jeszcze, co by oznaczało jako dużą premierę. Niemniej, jeśli będą to przynajmniej dwa streamy, to lepiej, żeby ten jeden dotyczył właśnie Volvo czy Mercedesa, bo jeśli okaże się, że usłyszymy o nich dopiero na świątecznym streamie, raczej powtórzy się zeszłoroczna sytuacja. Jednak ich sytuację będziemy dalej śledzić. Dzisiaj najważniejsze jest to, że Iveco S-Way pojawiło się w grze, a więc też po bardzo długim czasie coś w końcu zadziało się w kwestii marki Iveco, bo tutaj przypomnę, że pierwsza ciężarówka pojawiła się, jak się nie mylę, na premierę tej gry. Druga wersja, więc Stralis Highway, pojawiła się w 2013 roku i od tamtego czasu w przypadku Iveco praktycznie nic się nie działo. Z większych elementów w historii Iveco w tej grze to chyba takim historycznym czy ważnym momentem była może zmiana nazwy z Ivedo na Iveco, ale od wypuszczenia Highwaya to nie przypominam sobie nic takiego wielkiego, no i przez bardzo długi czas praktycznie tutaj nic w tej kwestii tej marki się nie działo. W przypadku pozostałej szóstki coś się działo, czy to nowa ciężarówka, czy może jakieś dodatki, czy nawet jakieś półśrodki, coś tam działano, czy to bezpośrednio z nimi, czy może pośrednio, a w przypadku Iveco, no marka była trochę taka no martwa, półmartwa, coś w tym stylu, bo z jednej strony w grze była, ale nic poza tym, ale w końcu temat tej marki ożył, no za sprawą tej nowej ciężarówki. Także na pewno fajnie, że w końcu mamy też nową ciężarówkę po prostu w grze, no bo jak wiadomo pod tym względem, no to nie wyglądała dobrze sytuacja ETS-a, znowu. No i konkretnie jeśli chodzi o ten rok, wiadomo mieliśmy te elektryki, ale no to są jednak półprodukty i na razie w formie demo. No a dzisiaj w końcu realna premiera, tak, realnie dostępnej ciężarówki, którą można sensownie i normalnie bez żadnych ograniczeń jeździć w grze. Przynajmniej nie aż takich, jakie są na ten moment, jeśli chodzi o elektryki. Także fajny prezent, oczywiście czekamy na jeszcze więcej tych prezentów, nie obrazimy się, jeśli jeszcze jedna ciężarówka się pojawi przed świętami i po prostu w tym roku, a oczywiście jeśli coś się w tej kwestii zadzieje, to was o tym poinformuję, także jeśli tego nie robicie, to zachęcam do subskrybowania, by być na bieżąco. Jeśli już testowaliście tą ciężarówkę, możecie podzielić się wrażeniami w komentarzach, możecie napisać, co wam najbardziej się w niej podoba, co najmniej, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. No i cóż, czekam na wasze komentarze. Natomiast jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.